Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie główne pary walutowe na średnioterminowych i długoterminowych interwałach czasowych. Przede wszystkim będziemy dzisiaj analizować wykresy 4-godzinowe, jak również myślę wykresy dzienne. Dzisiejszy webinar postanowiłem poprowadzić trochę inaczej, mianowicie podzieliłem główne pary walutowe na różne struktury eliotowskie, które pokazują. Dlatego też zaczniemy od omówienia prawdopodobnych trzech trójkątów, które mogą się budować, a później przejdziemy do trzech prostych formacji impulsowych, które być może się kształtują. Dlatego też na pierwszy ogień idzie para walutowa funt sterling kwotowany względem dolara amerykańskiego. Od godzin wczesnoporannych bardzo silna przecena, ponad 100 pipsów spadku w tej pary walutowej. Może dodam tylko jedną krótką informację, którą poruszałem w dzisiejszym komentarzu porannym, zanim przejdziemy do właściwej analizy technicznej. Mniej więcej z tego poziomu, to były poziomy, gdzie były osiągnięte lokalne maksima w piątek przed publikacją pozarolniczej listy płac w Stanach Zjednoczonych, przecena rzędu 170 pipsów, a następnie w poniedziałek i dzisiaj w nocy zwyżka, która całe to poranne czy piątkowe tąpnięcie odrobiła. Innymi słowy, korekta spadkowa zapoczątkowana poniedziałek, już po tym, gdy zostały zdyskontowane informacje o pozarolniczej liście płac, korekta spadkowa oczywiście na dolarze amerykańskim zniosła całą wcześniejszą zwyżkę. Natomiast jak to wpłynęło na tą parę walutową i na notowania drugiej najpłynniejszej pary walutowej w sesji europejskiej? Prawdopodobnie może się budować długoterminowy impuls spadkowy tworzący falę piątą, a w nim budowana jest prawdopodobnie pierwsza podfala, która składa się oczywiście jak każda fala impulsowa z pięciu kolejnych podfal i mamy tak ukształtowaną podfalę pierwszą, drugą, prawdopodobnie podfala trzecia. Tu mieliśmy pewną trudność, bo mieliśmy skomplikowaną formację klina kończącego i najprawdopodobniej mogła się zakończyć struktura podwójnego zygzaka, która ukształtowała podfalę A, kolejny zygzak, który ukształtował podfalę B, następny zygzak, który mógł już zbudować podfalę C. Moim zdaniem budowany jest następny zygzak, który ukształtuje nam falę D, później jeszcze jedno niewielkie odbicie, które jednak nie powinno już przebić dzisiejszego szczytu, zakończenie fali czwartej i kolejne tąpnięcie. Tąpnięcie, które powinno mieć idealnie długość fali pierwszej, czyli powiedzmy, gdyby fala czwarta zakończyła się mniej więcej w okolicach poziomu 1,53, to powinniśmy zmierzać do okolic 1,4930. Nie powinniśmy już przebić szczytu podfali A, czyli poziom 1,5444, gdyż przebicie tego poziomu po pierwsze zaneguje nam możliwość budowania trójkąta, po drugie będzie już zbyt dużym zniesieniem dla fali trzeciej, najprawdopodobniej zamiast budowania impulsu będzie to po prostu trójfalowa korekta spadkowa. Co jest jeszcze istotne? Podfala A doszła do 50% zniesienia Fibonacciego fali trzeciej. Na ostatniej konferencji Wall Street, w której uczestniczyłem, mówiłem o tym, że często pierwsze ramię trójkąta osiąga któreś z tych charakterystycznych zniesień dla fali czwartej. Najczęściej jest to 38,2%. Czasami 23,6, czasami 50%. Więc wszystko pasuje i w takim wypadku ta ostatnia podfala E mogłaby się zakończyć albo na tym zniesieniu. Oczywiście może się zakończyć również na innym poziomie. Natomiast często tak wypada, że te największe zniesienie osiąga podfala A, no i ostatnia fala E jedno z mniejszych, czyli w tym przypadku 38,2 lub 23,6%. Procenta. Gdyby tak się udało, gdyby ten scenariusz faktycznie został zrealizowany, ponieważ dzisiejszy komentarz walutowy jest moim ostatnim komentarzem przed miesięczną przerwą, przed przerwą wakacyjną, więc gdyby faktycznie udało się zrealizować ten ruch mówiący o zakończeniu trójkąta, przybiciu dna,
to wtedy po przebiciu dna fali trzeciej i dojściu do tych wskazywanych poziomów 1,49,40 możliwe trójfalowe odbicie i kontynuacja ruchu spadkowego. W ujęciu długoterminowym, czyli wykres dzienny, być może cały czas kształtowany, albo inaczej, cały czas może być kształtowany impuls spadkowy rozpoczęty w połowie 2014 roku i w nim zakończona fala pierwsza, druga, trzecia, wydłużona, nieregularna korekta płaska, która mogła zakończyć falę czwartą. Natomiast ten scenariusz zakłada zbudowanie wydłużonej fali piątej, czyli jest to dość rzadki wariant falowy. Natomiast jeśli te oznaczenia są prawidłowe, no powinniśmy zmierzać poniżej poziomów 1,45 do okolic 1,40 i niżej, czyli dość silne osłabienie tej pary walutowej przeszło 10-20% jest możliwe. No i gdybyśmy faktycznie przebili dołek fali trzeciej, byłaby to najprawdopodobniej miejsce, w którym zakończyłaby się pierwsza podfala tej długiej fali piątej spadkowej. Oczywiście trójkąt zostanie zanegowany, tak jak powiedziałem, po przebiciu okolic 1,5440, natomiast ten długoterminowy impuls spadkowy po przebiciu poziomu 1,58. Kolejny walor, który może tworzyć formację trójkąta, to dolar amerykański kwotowany względem dolara kanadyjskiego. W przypadku tej pary walutowej również po ukształtowaniu, może pokażę to najpierw na wykresie długoterminowym, budowany tak naprawdę długoterminowy ponad kilkunastomiesięczny impuls wzrostowy, zakończona fala pierwsza, druga zygzakiem, fala trzecia, następnie skomplikowana, nieregularna, wydłużona korekta płaska, która zbudowała, czy mogła zbudować falę czwartą i później od tego potrójnego dołka bardzo silne odbicie. Od tego właśnie potrójnego dołka silne odbicie, które najprawdopodobniej zakończyło falę pierwszą, krótką, płytką, dynamiczną falę drugą, następnie mogła się zakończyć fala trzecia i podejrzewam, że być może kształtuje się trójkąt, który zakończy nam falę czwartą i kolejna sekwencja wzrostowa po tejże formacji powinna wystąpić. Obecnie mogła się zakończyć podfala A, podfala B i dzisiaj rano przed godziną 9 został poprawiony lokalny dołek, mogła się zakończyć podfala C. Podobnie jak w przypadku funta sterlinga, potrzebujemy jeszcze podfali D, E i mamy zakończoną wtedy formację budującą trójkąta. To, co jest niepokojące w tej parze walutowej, to fakt, że ta fala czwarta, czy podfala czwarta jest mocno wydłużona w stosunku do tej podfali drugiej, zarówno w czasie, jak i zasięgu cenowym. Dlatego też alternatywa mówi o tym, że w miejscu, gdzie mam oznaczoną falę, podfalę trzecią, zakończyła się podfala pierwsza większego stopnia, a obecnie buduje się wydłużona korekta płaska. To jest scenariusz alternatywny, czyli w tej alternatywie wydłużona korekta płaska, czyli A, B, no i przebicie jednak tego lokalnego dołka i dojście co najmniej do 38, jeśli nie do 50% zniesienia na zakończenie podfali drugiej. Natomiast jest to dopiero scenariusz alternatywny. Bardziej prawdopodobny jest ten scenariusz czarny, mówiący o zakończeniu trójkąta, po którym tendencja wzrostowa powinna być dalej kontynuowana. Następny walor, dolar jen. Może zanim wrócimy do dolar jena, jeszcze słowo, jeśli chodzi o długoterminowe zasięgi wzrostowe. Jak Państwo widzą, projekcje falowe wypadają w rejonie 1,30 i niewykluczone, że w tym okresie wakacyjnym właśnie do tych poziomów na tej parze walutowej będziemy zmierzać. Wracamy do dolar jena. W przypadku dolar jena najpierw wykres dzienny. Prawdopodobnie po wybiciu z tego trójkąta, który nam ukształtował pod falę czwartą, w większej fali piątej, tak naprawdę już ostatniej wzrostowej, długoterminowej fali piątej, mamy ukształtowaną jedynkę, dwójkę, trójkę, czyli trzy fale. Obecnie zakładam możliwość tworzenia kilkudniowej, jeśli nie kilkunastodniowej konsolidacji, która może nam utworzyć pod falę czwartą, po której jeszcze jedna fala wzrostowa zmierzająca do takiej strefy 126,50, 130 powinna być kontynuowana. Ta jeszcze jedna fala wzrostowa. Co jest istotne?
Mamy zobrazowaną ładną falę trzecią, pod falę trzecią wyższego stopnia, zakończona jedynka, znowu płytka dwójka, trójka, trójkąt, który zbudował czwórkę i mogła się już zakończyć pod fala piąta i większego stopnia pod fala trzecia. Następnie podwójny zygzak, który doszedł do minimalnego zniesienia, czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego tej fali trzeciej. Tak płytkie zniesienie jest charakterystyczne dla mocno wydłużonej fali trzeciej. Jeżeli sobie porównamy długość jedynki i długość trójki, to ewidentnie widać, że fala trzecia jest wydłużona. Dlatego też na razie zaznaczyłem to jako fala A i spodziewałbym się budowania oto takiego trójkąta. Może być to trójkąt pędzący, czyli taki, gdzie będziemy mieć naruszone nowe ekstrema, może być to zwykły trójkąt zwężający się. Taki trójkąt mógłby nam zakończyć falę czwartą. Najlepiej, jeśli czas trwania fali drugiej byłby tożsamy z czasem trwania fali czwartej. Natomiast te proporcje czasowe w teorii fal Liotta działają, nazwijmy to, dość średnio, czyli idealnie, gdyby to było 40 świeczek, albo tak naprawdę więcej, bo fala czwarta może być dłuższa w czasie od fali drugiej. Po zakończeniu takiego trójkąta jeszcze jedno wybicie jest możliwe, natomiast jeśli ta hipoteza jest prawidłowa, no to taki trójkąt powinien się co najmniej przez kilka dni kształtować, jeśli nie przez dłuższy okres czasu. To były podstawowe formacje pokazujące możliwość budowania trójkąta, natomiast przejdziemy sobie teraz do nieco innych formacji, czyli prostych impulsów, które mogą być budowane. Zanim jednak kilka słów o prostym impulsie, dwa scenariusze na najbliższe tygodnie na parze walutowej euro-dolar. Moja główna hipoteza, o której pisałem w dzisiejszym komentarzu porannym, zakłada zakończenie regularnej, wydłużonej korekty płaskiej ABC, która ukształtowała nam falę czwartą w impulsie spadkowym, budującym większą falę trzecią. Mniejsza z tym. To, co jest istotne, po zakończeniu tej fali, być może 5 fal w dół. Być może, ponieważ tych 5 fal w dół ma wydłużoną pod falę pierwszą, pokażę to zaraz na wykresie 4-godzinowym, jest to niezwykle rzadki przypadek. Wydłużenia najczęściej występują w podfalach trzecich lub podfalach piątych. W przypadku podfali pierwszej takie wydłużenie występuje zdecydowanie rzadziej. Po tym pięciofalowym ruchu w dół, trójfalowa dynamiczna korekta wzrostowa, która mogła nam zakończyć podfalę drugą. No i ten scenariusz zakładałby budowanie spadkowej podfali trzeciej, czyli według tego wariantu na wykresie dziennym w ciągu najbliższych kilku dni, tak naprawdę najlepiej w czerwcu, najpóźniej początek lipca, powinniśmy przebić ten podwójny dołek w okolicach 1,0450, 1,05 i zmierzać do przedziału 1,0250, 1,0, czyli do parytetu, bo tam wypadają nam długoterminowe projekcje falowe. Alternatywnie korekta, która buduje falę czwartą, może nam się jeszcze przeciągnąć. I tak zamiast prostego ABC mamy ukształtowaną falę A, czyli pierwszą część w trójkącie, następnie zbudowaną pod falę A, pod falę B, no i czekamy na spadek i co najmniej przebicie okolic 1,08, co pozwoliłoby nam zakończyć zygzaka i falę B. Następnie potrzebujemy falki C, falki D, falki E i dopiero wtedy kończymy falę czwartą, czyli mogłaby ona gdzieś się zakończyć w tym miejscu i kolejne tąpnięcie. Taki scenariusz jest scenariuszem w dłuższej perspektywie, no i na pewno mocny wpływ na notowania tej pary walutowej będzie miał poza dolarem amerykańskim, o którym kilka słów zaraz powiem. Najprawdopodobniej mocny wpływ będą miały negocjacje, przeciągające się negocjacje Grecji z trojką. Na początku to silne odbicie spowodowane było tym, że rynek dyskontował, że trojka po raz kolejny porozumie się z Grecją i udzieli kolejnej transzy kredytowania. Następnie, jak się okazało, Grecja nie spłaciła pierwszej raty Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, skumulowała płatności na koniec czerwca, stąd to tąpnięcie. Ta silna zwyżka, którą mogliśmy zaobserwować w dniu wczorajszym, po części spowodowana wypowiedziami Baracka Obamy, ale także po części spowodowana wypowiedziami strony greckiej, która już uderzyła w bardzo silny ton, mówiąc o tym,
że bankructwo Grecji i wyjście Grecji ze strefy euro, bo bankructwo Grecji de facto musiałoby oznaczać albo wyjście Grecji ze strefy euro, albo wprowadzenie drugiej równorzędnej waluty w Grecji, czyli de facto wyjście Grecji ze strefy euro, spowodowałoby, czy byłoby początkiem strefy euro. Tak silne słowa uderzył premier Grecji. No, jest to pewien szantaż, który ma zachęcić trojkę do udzielenia finansowania, choć tutaj ja nie przesądzam, ponieważ to, co się obecnie dzieje w Grecji i wypowiedzi, pierwsze od długiego czasu wypowiedzi zarówno Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak i wypowiedzi członków Europejskiego Banku Centralnego, jak i wypowiedzi członków Bundesbanku, czyli Banku Centralnego Niemiec, mówią o tym, że to wyjście jest realne. Plan pomocowy zostanie udzielony, ale tylko wtedy, gdy Grecy faktycznie wdrożą kolejne oszczędności. W tym momencie grecki rząd nie chce tego robić, a będzie prawdopodobnie musiał stanąć przed trudnym wyborem. Albo wypłata pensji, budżetówce i emerytur, czyli tak naprawdę elektoratowi politycznemu, albo oszczędności i dalsza transza pomocowa. Trudna decyzja, te napięcia się rosną i niewykluczone, że z końcem czerwca, przed wakacjami, ten, można powiedzieć, już wieloodcinkowy tasiemiec pod tytułem bankructwo Grecji zostanie zakończony. No, w ujęciu takim krótkoterminowym na kilka dni wyjście Grecji ze strefy euro silnie osłabiłoby euro, osłabiłoby zaufanie do tej waluty. Ale z drugiej strony odcięcie, mówiąc już brzydko, takiego wrzoda, który negatywnie wpływa na europejską gospodarkę, jak i negatywnie wpływa na euro, mogłoby w długim terminie wyjść dobrze z strefy euro i wyjść dobrze europejskiej walucie, więc nie jest to przesądzone, że po takim pierwszym ruchu silnej przeceny euro mogłoby zyskiwać na wartości. Wracając już do techniki, zostawiając fundamenty na boku, główny scenariusz zakłada budowanie tego silnego impulsu spadkowego i na wykresie 4-godzinowym jak to wygląda. Zakończenie, tak jak mówiłem, regularnej korekty płaskiej, która była nieco wydłużona, która zakończyła nam tą podfalę czwartą i następnie możemy rozpisać ten ruch spadkowy jako podfalę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Nie jest to klin kończący, bo w formacjach klina fala czwarta musi naść na terytorium cenowe fali pierwszej, dlatego nie jest to formacja klina, jest to po prostu impuls z wydłużoną podfalą pierwszą. Impulsy z wydłużoną podfalą pierwszą muszą przyjmować taką postać. Postać tak jakby klina, natomiast eliotowsko nie jest to formacja diagonalna, nie jest to formacja klina wprowadzającego czy klina kończącego, natomiast ma dość podobny charakter, dlatego ja wydłużone fale pierwsze i całe impulsy w ten sposób budowane oznaczam zielonymi kolorami, a kliny oznaczam w sposób pomarańczowy, aby te formacje nam się nie myliły. Więc mogła się zakończyć podfala pierwsza, następnie wydłużony zygzak. Ta fala C miała 261,8% długości podfali A, więc wydłużony zygzak, który zakończył nam podfalę drugą. I co mogło się ukształtować dalej? Również podfala pierwsza. Oczywiście na wykresie 4-godzinowym wygląda jak trzy fale, natomiast na wykresie godzinowym jest to impuls spadkowy, czy można go rozpisać jako impuls spadkowy z wydłużoną falą piątą, więc wszystko na chwilę obecną gra. Więc być może podfala pierwsza i następnie podfala druga mogła się zakończyć. Ten scenariusz jest cały czas w mocy. No oczywiście w długim terminie przebicie szczytu 1,1467 będzie oznaczać negację tych układów, które Państwu pokazuję. W ujęciu krótkoterminowym ten czarny scenariusz zostałby przełamany po przebiciu poziomu 1,1384. Natomiast niezależnie od tego, czy będzie budowany czarny czy różowy scenariusz, powinniśmy zmierzać poniżej tego dołka. Poniżej dołka optymalnie na równość fal. Czyli jeżeli odmierzymy sobie równość fal, powinniśmy zmierzać do przedziału 1,0820, 1,0720. Tamten pierwszy ruch falowy mógłby się zakończyć, ruch spadkowy. No i następnie, gdybyśmy doszli do tych poziomów, jeśli taki scenariusz zostałby zrealizowany,
to wtedy moglibyśmy po dalszym zachowaniu fal wnioskować, czy będzie to ładny dalszy impuls spadkowy, czy będzie to trójfalowy zygzak, po którym nastąpi odbicie. Jeśli trójfalowy zygzak, po którym nastąpi odbicie, to w mocy wtedy będzie różowy scenariusz. Jeśli ładny impuls spadkowy, w mocy jest czarny scenariusz, natomiast niezależnie od tego, który z tych scenariuszy będzie grany, w najbliższych dniach powinniśmy zmierzać w stronę 1,08, natomiast w najbliższych tygodniach w stronę 1,0450, w stronę parytetu. Tak wygląda ta para walutowa. No i oczywiście pokażę parę walutową, która jest w sposób ujemny z nią powiązana, czyli zazwyczaj z odwrotnością tego, co dzieje się na tej parze walutowej. To jest para walutowa USD-PLN. W przypadku tej pary walutowej, czyli dolar do polskiej złotówki, mogła się zakończyć w długoterminowym impulsie wzrostowym fala trzecia, następnie fala czwarta, która była podwójnym zygzakiem. Tu znowu trudność, gdyż fala druga, w tym momencie nie mamy jej zaznaczonej na wykresie, bo ona miała miejsce już kilkadziesiąt miesięcy temu, fala druga była korektą płaską, regularną korektą płaską. Wtedy też fala czwarta może przyjmować postać dynamiczną, czyli zygzak bądź podwójny zygzak. Tym bardziej jest to struktura o tyle skomplikowana, nawet może nie jest to do końca podwójny zygzak, bo mamy na początku mocnego zygzaka, który zbudował nam falę W, następnie fala X trójkątem i fala Y, która ukształtowała nam nie drugiego zygzaka, tylko rozszerzającego się trójkąta, czyli niezwykle skomplikowana korekta. Natomiast dla tej pary walutowej niestety jest to norma. Długoterminowe korekty na USD-PLN w przeciągu ostatnich 2 lat przed silniejszymi ruchami zazwyczaj są bardzo skomplikowanymi korektami zawierającymi wiele trójkątów i tak też być może miało miejsce tym razem. Natomiast po porażce Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze mieliśmy bardzo silny ruch wzrostowy na tej parze spowodowany słabnącą złotówką. I co mogło się ukształtować na wykresie 4-godzinowym? No ten ruch wzrostowy ewidentnie trzeba rozpisać jako impuls. Jest to najprawdopodobniej pierwsza podfala. W fali piątej, która powinna zdecydowanie zmierzać powyżej szczytu w rejonie 3,97, tak naprawdę do psychologicznego oporu 4 zł, a nawet wyżej w stronę 4,10, 4,20. Na wykresie 4-godzinowym podfala pierwsza mogła się zakończyć, następnie ukształtowany zygzak, który mógł zbudować nam podfalę drugą, no i przechodząc na mniejszy interwał, mniejsza podfala pierwsza i podfala druga. Taki scenariusz byłby właściwy dla tej pary walutowej. No i jeśli faktycznie te oznaczenia się zgadzają, tutaj może jeszcze pokażę coś, co zaznaczyłem w dzisiejszym sygnale, nie zaznaczyłem na tym wykresie, silna strefa wsparcia. Cały czas znajdujemy się w rejonie silnej strefy wsparcia, natomiast oczywiście, aby ten silniejszy ruch w górę mógł wystąpić, potrzebujemy silniejszego tąpnięcia na euro-dolarze. Ale jeśli moja hipoteza jest właściwa, to powinniśmy zmierzać powyżej okolic 3,84, a następnie w stronę 4 zł. W ujęciu długoterminowym scenariusz wzrostowy zostanie załamany po przybiciu dopiero poziomu 3,5230. W ujęciu agresywnym, krótkoterminowym poniżej tego lokalnego dołka. Natomiast nawet jeśli tąpnęlibyśmy poniżej tego lokalnego dołka, to trzeba pamiętać o tym, że mamy drugie bardzo ważne, istotne zniesienie Fibonacciego, na którym mogłaby się zakończyć tendencja spadkowa, mianowicie nie 50% zniesienia Fibonacciego, tak jak w tym przypadku, czyli tu, gdzie na razie zatrzymaliśmy się, tylko 62% zniesienia Fibonacciego, więc nawet przebicie tego dołka będzie tylko i wyłącznie oznaczało zanegowanie krótkoterminowego układu wzrostowego, natomiast układy średnioterminowe, długoterminowe cały czas zostają na tej parze walutowej aktualne. Już na koniec ostatnia para walutowa, czyli dolar australijski kwotowany względem dolara amerykańskiego. Tutaj zakończona formacja rozszerzającego się trójkąta, która ukształtowała nam falę czwartą w impulsie spadkowym. O tym mówiłem już wielokrotnie. No i rozpoczynamy tendencję spadkową, która początkowo wydawać by się mogło, że powinna zmierzać w okolice 0,73. Natomiast po obecnej strukturze falowej, która prawdopodobnie się buduje, wynikać by mogło, że ta przecena mogłaby być znacznie większa, czyli poniżej nawet poziomu 0,70.
Na wykresie czterogodzinowym od tego szczytu mówiłem o takiej możliwości kształtowania, bardzo mocno podzielonego impulsu spadkowego, natomiast silne odbicie prawdopodobnie zanegowało tą opcję i po prostu mamy ukształtowaną pierwszą podfalę, czyli prostszy wariant. Tutaj mieliśmy pewne problemy z alternacją, natomiast zawsze trzeba pamiętać o tym, że alternacja, czyli to, w jaki sposób fala czwarta w swojej strukturze różni się od fali drugiej, jest to tylko wskazówka, a nie sztywne prawo w Heliocie, więc czasami tej alternacji może po prostu nie być w impulsie i tak też najprawdopodobniej stało się w przypadku tego impulsu spadkowego. Prawdopodobnie zakończona jedynka mogła się już zakończyć dwójka i znowu podfala pierwsza, druga. Dwójka oczywiście jak zwykle płytka ostatnio, czyli 38,2% tylko, dlatego w ujęciu takim krótkoterminowym i średnioterminowym nie jestem jeszcze mocno przekonany, czy będziemy zmierzać w kierunku południowym. W ujęciu długoterminowym jak najbardziej, natomiast nie wykluczam jeszcze możliwości wzrostów i przebicia tego lokalnego szczytu i ukształtowania korekty płaskiej w ramach fali drugiej, która jednak zniosłaby trochę więcej niż 38,2% Fibonacciego fali pierwszej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że 38,2% jest to jak najbardziej odpowiednie, właściwe zniesienie dla fali pierwszej, natomiast występujące zdecydowanie rzadziej niż zniesienie 62%. Natomiast cały czas jest to układ prawidłowy i nie wykluczam dalszych spadków. Natomiast taki układ 1-2, następnie 1-2 i jeszcze z tą dwójką, która była płytka i ta podfala druga też była stosunkowo płytka, bo tylko 50% zniesienia Fibonacciego, to sugerowałoby silne tąpnięcie, choć oczywiście każda osoba, która ma większe doświadczenie z analizą techniczną, gołym okiem będzie widzieć, że faktycznie to silne tąpnięcie jest możliwe z tego względu, że mamy w tym momencie formację, bardzo silną strefę wsparcia zbudowaną z bodajże pięciu dołków, tak naprawdę tutaj potrójny dołek, tutaj podwójny dołek, no i sforsowanie tych poziomów uruchomiłoby wiele zleceń stop loss, które powinny skutkować bardzo silną przeceną tej pary walutowej. Na dzisiaj to są wszystkie komentarze, które dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam prawdopodobnie na ostatni komentarz przed tą przerwą wakacyjną, który będzie publikowany, będzie nagrywany przeze mnie i prezentowany Państwu w czwartek o godzinie 10:30, czyli zapraszam.